Całą młodość Barbara Mularczyk pracowała na planie Kiepskich. Wiemy, jakie ma teraz plany. Barbara Mularczyk jest jedną z gwiazd, która zaistniała w polskim showbiznesie dzięki grze w kultowym serialu Świat według Kiepskich. Niestety, mimo ogromnej popularności, aktorka nie pojawiła się już w innych produkcjach. Z czego to wynikało? Serial Świat według Kiepskich przez lata bił rekordy popularności wśród telewidzów. Kultowe show Polsatu opowiadające historię rodziny mieszkającej w starej kamienicy. Szybko stało się ulubioną rozrywkową Polaków, a grający tam aktorzy na stałe zagościli w ich sercach. Jedną z takich gwiazd była właśnie Barbara Mularczyk, która wcielała się w postać córki Ferdka Kiepskiego, Mariolki. Czemu nie wykorzystała swojej szansy i na dłużej nie zawitała w mediach? Barbara Mularczyk zdobyła popularność dzięki Gdzie w świecie według Kiepskich. Gwiazda trafiła na plan kultowego serialu, mając zaledwie 15 lat. Jak łatwo można było zauważyć, aktorka całą swoją młodość wcielała się w postać charyzmatycznej Mariolki. Niestety, pomimo faktu, że jej gra aktorska bardzo przypadła do gustu wszystkim Polakom, gwiazda nie zachwyciła nas kolejnymi kreacjami filmowymi. Jak sama mówiła, spowodowane to było tym, że gra w serialu zajmowała mnóstwo czasu. A oprócz tego Barbara Mularczyk bardzo chciała ukończyć podjęte przez siebie studia. Gwiazda zdecydowała się na dziennikarstwo i komunikację społeczną na specjalizacji PR. Barbara Mularczyk jest wdzięczna za rolę w serialu Świat według Kiepskich. Serialowa Mariolka nie ma zamiaru jednak narzekać i jest niesamowicie wdzięczna za szansę, jaką otrzymała od losu. Podkreśla też, że zawsze jej priorytetem było założenie rodziny, a to nie idzie w parze z prężnie działającą karierą aktorską. Jestem aktorką jednej roli, grałam w jednej roli, którą kocham. Wpłynęła na moje życie, jestem wdzięczna, że w ogóle jestem aktorką jednej roli, bo mogłam nie mieć żadnej. Powiedziała po latach zachwycona Barbara Mularczyk w rozmowie z serwisem Pomponik.